Pamiętacie legendarną ikonę TVP? Jakie smutne wieści przekazał jej zięć? Czy przyczyna jej zgonu zaskoczyła bliskich? Jako komentarz powiem, że słynna pogodynka TVP nie żyje, a kondolencje spływają z całej Polski. Kobieta była legendarną ikoną TVP i słynną pogodynką. Widzowie ją kochali i nazywali Panią Chmurką. Smutne informacje o jej odejściu przekazał zięć. Pani Elżbieta miała 87 lat. Elżbieta Sommer była jedną z ikon TVP. Zajmowała się w telewizji prezentacją prognozy pogody. Widzowie ją kochali i nazywali Panią Chmurką. Od lat kobieta nie pojawiała się publicznie i cieszyła się jesienią życia na emeryturze. Niestety, właśnie do mediów dotarły smutne informacje o jej śmierci. Informacje te przekazał jej zięć Jerzy Kozak. Dziś rano zmarła moja teściowa, telewizyjna chmurka Elżbieta Sommer, napisał na Facebooku. Elżbieta Sommer była ikoną TVP. Jej prognoza pogody zawsze była precyzyjna, profesjonalna, bez żadnych elementów dodatkowego show. Nie cierpiała zmieniania prognozy w tani spektakl. Meteorologiem jestem z wykształcenia. Zawsze starałam się rzeczowo i przystępnie wytłumaczyć widzom zmiany zachodzące w przyrodzie. Dziś z prognoz robi się show. Prowadzący, zamiast informować, wygłupiają się i słychać, że niezbyt znają się na swym fachu. Z jednej strony im zazdroszczę, dziś programy o pogodzie dają większe możliwości zrobienia czegoś efektownego. Z drugiej strony denerwuje mnie, że dziś każdy przede wszystkim stara się lansować, mówiła życiu na gorąco pani Elżbieta. Na wizji pojawiła się w 1963 roku po 5 latach królowania w prognozach pogody Czesława Nowickiego zwanego Wicherkiem. Nowicki zawłaszczył program, ale jego działalność dziennikarska powodowała, że nie mógł być w studiu w Świątek i Piątek. Nie chciał się do tego przyznać, lecz dostrzegli to szefowie z Woronicza i sięgnęli po mnie. Zdaje się też, że czasem Czesio się stawiał, wspominała Sommer. Sommer skrzętnie skrywała życie prywatne przed mediami. Dopiero po długich naleganiach kierownictwa zgodziła się na sesję fotograficzną z niedawno urodzoną córką i mężem. Po przejściu na emeryturę Elżbieta Sommer zamknęła się w domu. Nie udzielała wywiadów, unikała także publicznych wyjść. Z doniesień portali plotkarskich wiadomo, że przyczyną zgonu ikony miał być zespół bezdechu sennego. Lekarz z pogotowia po przyjeździe stwierdził zgon, który zaskoczył najbliższych. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.